Nie ma sensu trwać przy sprawach bez sensu. Skupiaj się na tym, co ma sens. I ten sens zawsze, we wszystkim, ze wszystkich sił odkrywaj. Zobaczmy, jak to wyglądało u Tymoteusza. Ale ponieważ nie jesteśmy tu sami, przywitajmy najważniejszego. Jezu, dzięki Ci, że jesteś tu z nami. Prowadź nas w naszej wędrówce, ale nie po to, abyśmy więcej wiedzieli. Raczej po to, abyśmy pełniej żyli. Apostoł Paweł pisze, a czytam pierwszy rozdział od 3 wersetu w przekładzie dosłownym, które może być cokolwiek kropowaty, takie słowa. Tak jak prosiłem Cię, byś pozostał w Efezie, gdy wybierałem się do Macedonii, poleć niektórym, by przestali nauczać inaczej i zajmować się mitami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują zbędne spory, niż służą Bożemu planowi opartemu na wierze. Celem zaś tego polecenia jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia i nieobłudnej wiary, z którymi niektórzy rozminęli się i zboczyli ku pustosłowiu. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym obstają. Dla lepszego zrozumienia sytuacji warto byłoby przyjrzeć się sytuacji wspólnoty Kościoła w Efezie. Wiemy o nim dość sporo z relacji Dziejów Apostolskich i z listu apostoła Pawła do Efezjan. Pierwsze zainteresowania Mesjaszem w Efezie sięgają lat 20. pierwszego stulecia po Chrystusie. Kontakty tych pierwszych zainteresowanych z Judeą nie były zbyt ożywione, bo właściwie dopiero apostoł Paweł jakieś ćwierć wieku później zaznajomił ich z przesłaniem Jezusa, ochrzcił ich w imię Pana i pośredniczył w ich otrzymaniu Ducha Świętego. Potem, w krótkim czasie, 12-osobowa grupa napełnionych Duchem ludzi dała początek w Efezie potężnemu ruchowi na rzecz dobrej nowiny o Jezusie. Mieszkańcy miasta byli świadkami uzdrowień, uwolnień od demonów. Ludzie radykalnie wiązali swoje życie z Jezusem i zaczynali żyć po nowemu. Wydarzenia te ściągnęły do miasta wielu zainteresowanych spoza Efezu. I choć trudno w to uwierzyć, już 10 lat później trzeba było prosić Tymoteusza, by polecił niektórym przestać nauczać inaczej i nie zajmować się mitami albo baśniami, legendami, w których brak rozróżnienia między faktem a fikcją. Miał polecić, by nie zajmowali się niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują zbędne spory niż służą Bożemu planowi opartemu na wierze. Jak to możliwe? A jednak. Dlaczego apostoł dał Tymoteuszowi takie polecenie? On to wyjaśnia. Celem zaś tego polecenia, jak pisze, jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia i nieobłudnej wiary, z którymi niektórzy rozminęli się i zboczyli ku pustosłowiu. Apostoł sam ma taki cel i szczerze doradza, by inni też nie wikłali się w to, co bezużyteczne. Efescy bajarze i eksperci od rodowodów mieli ambicje być nauczycielami prawa. To jest w sensie ścisłym prawa Mojżesza, ale też w sensie szerszym wszystkiego, co składa się na literaturę Starego Przymierza, bądź innymi słowy Starego Testamentu. Zabierali się za coś,
o czym mieli nikłe pojęcie. Niemniej jednak potwierdzali pewną zasadę, mianowicie niedbalstwo w relacji z Bogiem. Kończy się dzieleniem na czworo włosa biblijnych niuansów. Co do mnie, korzystam z rad. Z tej, którą Paweł dał 30-letniemu Tymoteuszowi też. Jak to robię? Otóż wciąż żyję ze świadomością, że w życiu to, co pilne, stara się wyprzeć to, co ważne. Przesiewam zatem sprawy, tak by dla najważniejszych było miejsca jak najwięcej. Dbam o więź z Bogiem. Chrześcijaństwo bez Jego mocy jest dla mnie chrześcijaństwem bez sensu. Rozmawiam z Bogiem w modlitwie codziennie. Dzięki temu mogę patrzeć na życie z Jego punktu widzenia i kierować się ku sprawom, w których On widzi sens. Możesz do mnie dołączyć, choćby za chwilę. Sensownego dnia!